Drodzy bracia i siostry, to Słowo Boże pogłębia ten temat, który rozpoczęliśmy już wczoraj w Słowie Bożym. Temat modlitwy. Wczoraj słyszeliśmy o tej najważniejszej modlitwie chrześcijanina, którą jest modlitwa Ojcze Nasz. Dziś to Słowo Boże mówi nam, jak mamy się modlić. Jaką postawę mamy przyjąć na modlitwie? Że ma to być taka postawa, jaką przyjęła królowa Estera. Królowa Estera to nie była królowa tak, jak my możemy sobie to wyobrazić, że miała jakąś wielką władzę. Ona była Izraelitką uprowadzoną do niewoli. I dla króla asyryjskiego, bo Izrael wtedy był w niewoli asyryjskiej, dla króla asyryjskiego szukano żony. I jak jej szukano? Zrobiono swoisty konkurs piękności, aby królową, to znaczy żoną króla, była najpiękniejsza z poddanych. I tą najpiękniejszą okazała się Estera. Pan Bóg to sprawił, że to ona właśnie była wybrana dzięki swej urodzie. Ale przez to, że została wybrana, nie oznaczało, że miała jakąś wielką władzę. Pan Bóg to sprawił, ponieważ też przewidział dla niej pewną misję, którą w czasie, którą spełnia. To Słowo Boże, które słyszeliśmy dzisiaj, to jest ten moment, kiedy ona przygotowuje się, aby spełnić to najważniejsze zadanie jej życia. A na czym ono polegało? Nie na tym właśnie, że została mis, powiedzmy, Asyrii, że została żoną króla. Na czymś innym. Na tym, żeby uratować swój naród. Ponieważ znaleźli się tam w Asyrii wrogowie, i to na dworze królewskim, którzy chcieli zniszczyć Izraela. Spowodować coś, co moglibyśmy nazwać, tak jak dziś używa się tego słowa, rodzaj Holokaustu. Usunąć Izraela z historii. I królowa Estera, która była wtedy na dworze i która nie mogła się spotykać z królem, kiedy chciała. To już pokazuje, na czym polegała ta jej rola, to bycie królową. Ona mogła, jak zresztą i wszyscy inni poddani, pojawić się przed królem, przed jego tronem, tylko wtedy, kiedy została wezwana. Jeśli ktoś pojawił się przed królem bez wezwania, groziła mu za to śmierć. Chyba że król w drodze wyjątku kogoś takiego ułaskawił, wskazując go swoim złotym berłem. I dlatego Estera modli się z taką gorliwością, z taką gorącością serca, zdając sobie sprawę, że idąc tam do króla, aby go prosić o uratowanie swojego narodu, sama ryzykuje śmierć. Dlatego też z całą ufnością powierza się Panu Bogu i jak słyszeliśmy w tej jej modlitwie, nazywa go królem naszym, bo Bóg jest prawdziwym królem. Ci królowie ziemscy, ci władcy ziemscy, to są tylko ludzie. Estera wie to doskonale, chociaż w tamtych czasach królów uważano za bogów. Powierza się królowi królów, temu najważniejszemu, aby on uczynił z niej swoje narzędzie w ratowaniu jej narodu. Czyni to z miłości do swojego narodu, ale jednocześnie z tym męstwem, które płynie z wiary. Stąd też tak usilnie prosi Pana Boga, oddając się, można by powiedzieć, jakby użył tego słowa święty Ignacy, wydając się w ręce Pana Boga. I jak wiemy potem, gdybyśmy czytali dalej tę księgę Estery, jej modlitwa została wysłuchana. Kiedy pojawiła się przed królem, król łaskawie wyciągnął swoje berło, aby była ocalona i pozwolił jej skierować do niego tę prośbę o uratowanie jego narodu, jej narodu. I ten naród, jak wiemy potem z księgi Estery,
został uratowany. W Ewangelii zaś Pan zachęca nas właśnie do takiej postawy ufnej, wytrwałej modlitwy. Ufnej, wytrwałej modlitwy, ufnej, to znaczy z tym głębokim przekonaniem, że Bóg nas kocha, że On nas ochrania, że On chce nam pomóc. Właśnie, że On jest miłością, że jest Panem nad wszystkim. Dlatego słyszymy te słowa, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. My mamy to doświadczenie, że nie od razu nasze modlitwy są wysłuchiwane. Dlaczego tak się dzieje? Bo Panu Bogu przede wszystkim zależy na naszym nawróceniu, na tym, abyśmy przylgnęli do Niego, bo On chce być celem naszego życia, centrum naszego życia, dlatego że to w istocie prowadzi nas do szczęścia. To jest drogą do nieba, do Niego, a nie nasze interesy, które chcielibyśmy z Panem Bogiem załatwić. Bo tak modlą się poganie, że chcą załatwić z Bogiem swoje interesy. Chcą, żeby Pan Bóg w gruncie rzeczy czynił ich wolę, a nie oni czynili wolę Pana Boga. Natomiast Pan Bóg chce nas obsypać darami. Pan Jezus pokazuje to na przykładzie porównania z ziemskimi ojcami. Jeśli syn prosi ojca o chleb, czy poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? I dodaje, jeśli więc wy, chodzili jesteście, dajecie dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz niebieski da wam to, co dobre, jeśli go będziecie prosić. Święty Łukasz pokazuje, o co Panu Bogu chodzi i co jest dobre, co jest najlepsze dla nas. Że Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Bo to jest największy dar i to jest najważniejsze. To znaczy Ducha Bożego, który przekonuje nas wewnętrznie i daje nam tę radość, pociechę i pokój, które płynie z głębokiego przekonania, z głębokiej wiary w miłość Pana Boga do nas. My tu przychodzimy, aby się modlić właśnie, aby otwierały się nasze serca, abyśmy przyjmowali tego, który modli się modlitwą doskonałą do Ojca Jezusa Chrystusa, by i nasza modlitwa przemieniała się na wzór nie tylko modlitwy królowej Estery, ale na wzór modlitwy samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. I aby nasze serce, z tego serca złego, to znaczy skupionego na sobie, zalęknionego, szantażowanego przez złego ducha, któremu to szantażowi jakże często ulegamy, aby to nasze serce zamieniało się w serce podobne do serca Jezusa Chrystusa, do tego serca, którego szczególnie będziemy świętować właśnie jutro, w pierwszy piątek miesiąca marca. Amen.